W naszym pielgrzymowaniu takim bardzo, bardzo ważnym też momentem jest sakrament pokuty i pojednania, gdzie każdy pielgrzym może podejść do księdza, poprosić o spowiedź. Jak najbardziej dobrze jest przyjść już na pielgrzymkę w stanie łaski uświęcającej, by móc od początku przyjmować Pana Jezusa w Eucharystii. Ale jeśli czasem tak się zdarzy, to na drodze, na trasie pielgrzymki jak najbardziej możesz przystąpić do sakramentu pokuty. Spowiedź wygląda w ten sposób, że z kapłanem na końcu grupy idziesz i masz możliwość się wyspowiadać, wygadać, powiedzieć wszystko, co masz na sercu i spotykasz się z wielkim miłosierdziem Boga w posłudze kapłana.